Czasami w życiu tak się zdarza, że kobieta ma problem. Po prostu kobieta ma problem. Pojawił się u niej jakiś problem, nie wiadomo skąd, i ten problem rośnie, rośnie, nabrzmiewa, i ona czuje wyraźnie, że ma problem, i nawet dokładnie potrafi go gdzie umiejscowić, gdzie on jest, bo on jest bardzo, bardzo wyraźny. Bardzo bolesny nawet ten problem jest. I kobieta w tym momencie, jak już ten problem tak mocno nabrzmieje, to decyduje się, żeby pójść do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i przedstawić mu swoją wersję. Ponieważ ten problem w miarę jak rośnie i kobieta już nie potrafi sobie sama poradzić z tym problemem, na początku przez bardzo długi okres czasu sobie oczywiście radzi jak może, wypłakuje go koleżanką, sąsiadką, rozmawia w rodzinie na temat tego problemu i ten problem w miarę jak rośnie, nie pomagają już łzy, nie pomagają już normalne rozmowy z koleżankami, to wtedy kobieta decyduje się przyjść do psychoterapeuty, do psychologa, do psychiatry, żeby ten mu jej przepisał coś na ten problem. Przychodzi do fachowca i opowiada mu, ale opowiada mu o czymś zupełnie innym i wcale nie o problemie. Czemu nie opowiada o problemie? No bo bardzo często się zdarza, że ten problem, który u kobiety jest bardzo wyraźny, ona go potrafi określić, umiejscowić, potrafi poczuć go, czuje go całkiem wyraźnie, to po prostu kobieta nie potrafi go nazwać, bo ona nie wie, co jest z tym problemem. I uważam, że najważniejsza rzecz, jak kobieta przychodzi do psychiatry, psychoterapeuty, psychologa, to kobieta powinna przyjść i powiedzieć do tego psychologa: ja mam ogromny problem, tylko ja nie wiem ani na czym on polega, ani jaki on jest. Ja wiem tylko, że jest ogromny i weź mi, pomóż i powiedz mi, jaki ja mam problem.